Siema dziki, z tej strony Iwan. Nagrywam do Was tym razem nie z Międzygrodzia, tylko z lotniska w Aleksandrowicach w Bielsku-Białej. Pogoda jest jaka jest, temperaturka dodatnia. Wpadłem tutaj zrobić sobie lekki trening i od razu zobaczywszy na tych, którzy zobaczą, w jakim jestem stroju, stwierdzą: jak można trenować w koszuli? Odpowiadam, że jeżeli nie mam warunków do trenowania, a mam na to ochotę, to sobie stwarzam takie warunki. Pierwsza sprawa, dziczki. Dalej mnie zaskakujecie odbiorem, ilością tego, ile osób to chce oglądać, odzewem, subskrypcjami. I z tej strony podziękowania dla Marcina, który odezwał się ostatnio, dziczek, prawilna morda, z propozycją, żeby mi zasponsorować kubik drewna. Było to dla mnie spore zakończenie. Dzięki Marcin, ale nie. Nie będę sobie ułatwiał, dzięki. Trochę czuję się jak taki typowy, wiecie, wujek, który pojechał do Ameryki, siedzi tam 3 miesiące, już jak do niego dzwonicie, to zamienia słowa polskie na angielskie, gada z tym takim charakterystycznym amerykańskim akcentem. Jakby mieszkał tam 15 lat, to ja pomimo tego, że półtora miesiąca tak naprawdę siedzę na wsi, w ciszy i spokoju, to tam czuję się jak u siebie w domu, a w mieście czuję się nieswojo. Kolejna rzecz, w mieście albo tak zwane mikołajki miękne. Nie ukrywam, że jak siedzę na wsi sam, to jest to hardkorowe. Nie jest to łatwe. I czuję, że się rozwijam. Tutaj, kiedy wystarczy odkręcić kaloryfer i robi się ciepło, kiedy woda leci z kranu, nie trzeba po nią latać do rzeki, kiedy można dłużej pospać, jedzenie jest łatwo dostępne, trzeba się sprężyć, żeby iść na trening, jest trudniej, ja miękne, czuję się jak taka plastelina, którą położyliście na kaloryfer. Nie lubię tego. Wspomniane rutyny, tam mam prosty plan dnia, zawsze wiem, co mam robić, nie wypadają mi treningi, trzymam się diety. Po przyjeździe tutaj 3 dni tak naprawdę bezczynności, diety trzymałem się średnio. To jest pierwszy dzień od kilku, kiedy wyszedłem, żeby coś zrobić, się poruszać. Tyle na dzisiaj z moich wniosków. Jeżeli się podobało, subskrybujcie, dawajcie lajki. Przede wszystkim zadawajcie pytania, bo jeżeli te około 60 subskrypcji skotlak, żeby mi sprawdzić przyjemność, to nie jest mi to potrzebne. Wolałbym wejść w dialog z Wami i usłyszeć, co byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli usłyszeć, co Was interesuje. Pozdro, dziczki, żółwik, narka.